Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak szybko się starzejemy. Jeszcze niedawno byłeś w kołysce. Rodzice się tobą opiekowali, kochali cię i nadal kochają, jeśli żyją. Jeśli nigdy nie miałeś rodziców, nie załamuj się, nie jesteś gorszy. Ludzie mający podgórkę w życiu zawsze bardziej się starają. Przez to osiągają wiele sukcesów w życiu, zakładają rodziny, kochają się nawzajem. Mijają lata, napotyka cię wiele kłótni, zawodów, rozpaczy. Często nie doceniasz drugiej osoby, nie wiedząc, jak bardzo jej na tobie zależy. Doprowadza was to do rozstania, smutku, łez. Mówisz sobie, to nie tak miało wyglądać. Poświęcasz coraz mniej czasu dla znajomych, przyjaciół. Powoli czujesz się samotny. Czujesz, że jesteś sam. Uświadamiasz sobie, że wszystko zepsułeś. Przecież mogłeś tyle zrobić, spełnić marzenia. A los potoczył się inną drogą. Życie to koszmar. Próbujesz coś z tym zrobić, na marne. Nic nie wychodzi. Zapominasz o miłości, szczęściu. Stajesz się zimnym człowiekiem. Przestajesz myśleć nad sensem istnienia. Powoli twoja wiara zanika razem z uczuciami. Popadasz w depresję i zastanawiasz się, czy warto. Nie ma nikogo, kto mógłby ci pomóc. Nie chcesz tej pomocy. Zamykasz się w sobie i zatracasz w smutku. Oddalasz się od rodziny, od wszystkich. Czujesz nienawiść do świata. Olewasz wszystko, bo przecież wszyscy cię ranią. Jesteś wyczulony na wszystko. Ale po co? Dlaczego jeszcze się tym przejmujesz? Po co stoisz w miejscu? Zobacz, ilu ludzi jest na świecie. Każdy ma swój własny scenariusz i pisze go aż do końca życia. Więc nie rezygnuj z marzeń. Nie poddawaj się. Wszystko jest do zrobienia. Tylko uwierz w siebie. Nie ma nic bez własnego wkładu. Jeżeli na czymś ci zależy, zacznij do tego dążyć. Koszmar zniknie, wiara wróci. Będzie taki moment, że zobaczysz promyk nadziei. Chcę, żebyś się nie martwił. Odnalazł się między ludźmi, którzy mają ten sam problem co ty. Morał tego jest taki. Tacy zawsze mają najwięcej do powiedzenia. A wiesz, dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny.